zapoznaliśmy się wstępnie, bo głównie ze sprawozdania w systemie Extranet. Oczywiście docierają do nas informacje, ale to są nieoficjalne. Decyzja na wczoraj jest taka, że zawodnik jest zawieszony, nie może brać udziału w żadnych rozgrywkach ligowych i pucharowych pod egidą Lubuskiego Związku Piłki Nożnej do czasu wyjaśnienia sprawy, czyli wydania orzeczenia. Jest zawodnik zaproszony na posiedzenie na przyszły tydzień, na czwartek i po wysłuchaniu zawodnika, jeżeli nie będzie jakichś tam innych okoliczności, a mam nadzieję, że takowych nie będzie, zostanie wydane orzeczenie. Czy możemy na chwilę obecną powiedzieć, jakie ewentualnie konsekwencje zawodnikowi Falubazu grożą? Powiem tak, panie redaktorze, że my jesteśmy od oceny i wydawania orzeczeń. Ja nie chciałbym przedwcześnie mówić, bo jeszcze nie wysłuchany został zawodnik. I no, przecież wszyscy widzieliśmy na filmie, jaki to był faul. Myślę, że będzie to surowa, ale sprawiedliwa ocena tego wydarzenia i co za tym idzie, orzeczenie adekwatne do tego, co się stało na miejscu. Rozumiem, że Wojciech Okińczyc będzie jakby jedyną osobą, która będzie jeszcze w tej sprawie się wypowiadała, czy na przykład sędzia Maciej Mikołajewski oprócz raportu jeszcze też będzie dodatkowo, nazwijmy to w cudzysłowie, przesłuchiwany? Właśnie dlatego powiedziałem o tych dodatkowych okolicznościach, bo trzeba przyznać, że opis sędziego jest naszym zdaniem, czyli zdaniem Wydziału, zbyt lakoniczny jak na to wydarzenie i być może dopytamy pana sędziego w tej sprawie. Ale to myślę, że to decyzja, jeżeli tak będzie, to decyzja zapadnie jeszcze za tydzień, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że tak pan Wojciech Okińczyc jest zawieszony w czynnościach piłkarza. Ma się rozumieć, że klub ewentualnie od tej decyzji będzie mógł się oczywiście odwołać. Tak, od każdej decyzji pierwszej instancji, my jesteśmy jako wojewódzki Wydział Dyscypliny pierwszej instancji, zawsze zawodnik ma prawo się odwołać do wyższej instancji, czyli Związkowej Komisji Odwoławczej, tu w naszym przypadku.